bez spoilerów, jako serialu samodzielnym, więc ty jako osoba, która nie grała nie będziesz musiał się martwić, że będę nieustannie nawiązywał do gier przez co ty się zagubisz. Chodźcie zatem, oprowadzę was po tym świecie Falloutowym i opowiem czy warto spędzić 8 godzin i 8 odcinków Fallouta obejrzeć. Fallout dzieje się w świecie postapokaliptycznym, ale nie do końca. Tutaj najlepsze stwierdzenie retro postapokalipsa ponieważ żyjemy sobie w świecie, gdzieś w Kalifornii wybuchły bomby atomowe. Bomby atomowe wybuchły, no powiedzmy, w 6... szczerze, dla mnie to wygląda jak 60. lata, bo słyszymy coś o konflikcie, który związany jest z Kubom, dowiadujemy się o alternatywnej rzeczywistości. Zatem to nie jest nasza rzeczywistość. Tam, e, można powiedzieć, zimna wojna doprowadziła w końcu wcześniej czy później do kolejnej wojny atomowej i od tego momentu, czyli od tego momentu retro, czyli lat 50. 60. gdzie muzyka jest w tym stylu, gdzie stroje są w tym stylu, gdzie nasze zachowanie jest właśnie tym umotywowane, przesuwamy się ponad 200 lat. Do przodu. I znajdujemy się w tym świecie i trafiamy do schronu, do schronów, gdzie właśnie część ludzi się skryła, żeby móc przeżyć te 200 lat. Tam poznajemy naszą Lucy, Lucy, która jest idealnym obywatelem je swojego schronu 33. Ale oczywiście dochodzi do złych rzeczy, które popychają ją, że musi wyjść ze schronu, chociaż wszyscy mówią, że tam jest źle. Poznajemy także Maximusa, który należy do braterstwa Stali, czyli do grupy, która wygląda troszeczkę jak dziwna odmiana wojskowych, milicji, takiej wiecie, amerykański w amerykańskim tego słowa znaczeniu, albo sekty, która jest poświęcona sile, Metalowi, jak nie bez powodu, e, braterstwo stali. I poznajemy oczywiście mieszkańców, którzy na tej Ziemi okazuje się, że jednak są, a także mutantów, a także guli. Naprawdę ten świat postapokaliptyczny jest całkiem dziwny i znacznie dziwniejszy niż by wydawać się mogło mieszkańce schronu 33, która dowiadywała się o tym, co jest na powierzchni, tylko z jakichś dziwnych podań, legend i historii osób, którym niekoniecznie warto. Ufać. W ostatnich latach dostaliśmy już kilka seriali post-APO albo innej alternatywnej wizji rzeczywistości, takich dystopii, tak dalej. Mieliśmy oczywiście Człowiek w Wysokim Zamku, mieliśmy The Handsman's Tale", mieliśmy niedawno The Last of Us. To są wszystko podobne, mroczne światy, które występują, gdy do czegoś tam dochodzi. Zatem Fallout dołącza do tej grupy i dla niektórych może być powiedzenie, Jezus Mary, no mam dosyć tego typu post światów, mam do... Czy jest tutaj coś wyjątkowego, co sprawiłoby, że ty jako widz będziesz czuć się wkręcony, będziesz czuć się, że ten świat jest wyjątkowy, różny od tych innych i wreszcie będziesz czuł, o kurwa, jestem zaintrygowany dziwnościami, które są tu wprowadzane. I moim zdaniem tak jest. Po pierwsze, ten zabieg cofnięcia nas do tego dziwnego, alternatywnego retroświata, gdzie to wygląda lata 50, 60, ale inne trochę. Inna trochę technologia, trochę inne stroje, trochę inne zachowanie, trochę inne podejście do komunistów i czerwonych. Wiecie, ta polityka jest zmieniona, co pozwala nam zrobić, okej, okay, to przeskakujemy social media, przeskakujemy e, internet, przeskakujemy to wszystko, co mogło powstać w tych czasach, ale jednocześnie, może mamy roboty, może mamy inżynierię genetyczną, więc możemy sobie dawkować i bawić się tym, co w tym naszym świecie 200 lat później będzie istnieć, a jednocześnie nie będziemy musieli martwić się o te rzeczy z naszej współczesności. To jest ten pierwszy element, że możemy wykorzystywać i zresztą w serialu non-stop to widzimy i słyszymy, że jesteśmy sobie 200 lat później, ale muzyka, no to kurczę, no to są tylko kawałki sprzed, dla nas przed 70 lat. To wizualne koncepcje wystroju wnętrz sprzed dla nas 70 lat. Więc jesteśmy sobie w świecie współczesnym, czyli tym 200 lat później, ale on wygląda tak dziwnie retro. Zachowania także takie są. I dzięki temu, że nasza Ameryka jest taka, powiedzmy, zbombardowana troszeczkę i mamy tak dużo. Przestrzeni, gdzie nikogo i niczego nie ma, więc nasze małe światki stają się zamkniętymi, bardzo autonomicznymi światami, przez co każdy z nich można rozwijać sobie samemu, budować pewną mitologię, i my, jako, ser jako widzowie serialu, nawet po ośmiu odcinkach nie będziemy czuli, że doskonale rozumiemy wszystkie zasady każdego świata, który odwiedziliśmy, każdego miejsca, które odwiedziliśmy. Czy doskonale rozumiemy zasady braterstwa stali? W żadnym wypadku. Czy wiemy wszystko, jak, działa, jak działają schrony 33, 32, 31? W żadnym wypadku. Czy rozumiemy, co się dzieje na powierzchni? W żadnym wypadku. Czy rozumiemy, jak działają góle nasze i co dokładnie robią i tak Też w żadnym wypadku. To nie znaczy, że serial robi złą robotę w op Powieści. Nie. To znaczy, że opowiadając nam historię, skupia się na bohaterach, a świat jest troszeczkę tak na zasadzie, pokazujemy ci małą, ciekawą rzecz, a ty jesteś zaintrygowany coraz bardziej, i ja po ośmiu odcinkach. Czuję, że chcę ten świat zgłębiać. Ja się czuję, jakbym ja się nic nie dowiedział. Nie w tym złym tego słowa znaczeniu, że serial zrobił gównianą robotę, w tym świetnym tego słowa znaczeniu, że serial pokazał mi rzeczy ważne, ciekawe z punktu widzenia bohaterów, ich charakteru, ich drogi, e, ich problemów, ale jednocześnie tak wzbudził we mnie zaintrygowanie, że ja chcę wiedzieć więcej. Well, now that is a very small drop. Very, very large of to jest ta kolejna rzecz, że udało nam się sprzedać świetne postaci. Ja muszę przyznać, że cudowną robotę robi tu nasz Gul Walton Goggins, który zjada każdą scenę. Jest, mm, on ciągnie ten serial, ale nie musi go ciągnąć. Za barki, bo serial także pędzi, ale nasze postacie Lucy, Maximus. Gul, nawet brat Lucy, stają się tak ciekawie różne od siebie i nie są tragicznie dramatyczne. Żadna z nich nie jest przesadzenie dramatyczna, ponieważ udało się wepchnąć tam elementy komediowe, ale nigdy nie czuję, że te komediowe elementy są na siłę. W sensie to jest serial, który ma mnóstwo cudownie zabawnych scen. Ale wszystkie dzieją się w tym mrocznym świecie, gdzie możesz lata chwilę zginąć, gdzie może się pojawić gól, zombie, to właśnie gól to właściwie zombie, <gul> mutant potworki, ogromne karaluchy. Jeżeli swoją drogą chcecie szukać minusów serialu, CG Karaluchów jest najsłabszym elementem serialu. To wam dużo powie. Karaluchy nie są w każdym odcinku. To od wam powie, jak wysoki jest poziom tego serialu, że jeżeli chcesz na coś narzekać, to jest głównie narzekać, na np. Na CG Robaków, bo nie bardzo jest aż tak na co narzekać. Te światy są pięknie stworzone. Maximus, który jest tutaj z braterstwa stanie, jego historię poznajemy bardzo ciekawie, nie jest ani oszustem od razu jednostronnym, ani bohaterem jednostronnym. Te postacie są cudownie złożone. I ty z kolejnym odcinkiem, nawet gdy będziesz poznawał postać, która wydaje się totalnie obrzydliwa, będziesz miał takie, o kurczę, ale dlaczego? I nagle będzie miał twist, ej, może faktycznie to nie jest obrzydliwa postać, może faktycznie to coś innego. I im bardziej będziesz zagłębiał się w ten świat i w to co wywołało te 200 lat zmian? I co się przez te 200 lat zmian? Tak, tak wiele rzeczy będzie tylko powiedzianych, że, tak zasugerowanych, tak tylko malutki tizek, że to będziesz, kurne, ja bym chciał się dowiedzieć więcej, ale to są mądre teasy, ponieważ nie dostajesz ogromnej bazy narracji. Tylko jeżeli nam ta informacja nie jest potrzebna do naszej drogi bohaterki, to my nie będziemy z nią szli. To my nie poświęcimy na nią dwóch, trzech, pięciu minut. To jest przepiękne. Ta. Umiejętność balansowania pomiędzy dramatyzmem, smutkiem, troszeczkę jak The Last of Us, że po prostu ten dramatyzm napierdziela w ciebie, wszyscy nie żyjemy, wszystko jest beznadziejnie, a z drugiej strony przyzwyczailiśmy się do takiego świata i mimo tego, że jest mroczny, że są to osoby, które zjadają ludzi, że są to osoby, które są mutantami, są gulami i nauczyliśmy się w tym żyć i nawet potrafimy znaleźć w tym małe radości, małe, małe szczęścia. I te małe szczęścia potrafią nam fajnie przeciwważyć. I thought all you dead! Dla przykładu, jesteśmy w świecie, jesteśmy na, na powierzchni, poznajemy miasta, które sobie zaistniały. Na przykład Filadelfia, no, Philly, to nie jest Filadelfia, gdzie wydawać by się mogło, ok, mamy strasznych, beznadziejnych ludzi i tak dalej, ale to mamy jakieś pomidorki, tu coś A więc ludzie nie żyją tylko tym, nie mamy takiego. Sztucznego budowania, że cała egzystencja postapokaliptycznej społeczności to jest tylko przemoc, taki trochę medmex, no nie? Że tylko to istnieje. Nie! Jest miejsce na sporo szarości, jest miejsce na partnerów, którzy krzyczą na siebie i to tacy są starzy partnery. ej, ty to ty robisz! A, od dawna nie byłem szczęśliwy, bla bla, bla. I, I jest miejsce na to, dzięki czemu ty oglądając, nie czujesz, że serial próbuje wyciskać Ciebie na siłę, paciak, tu jest im źle, i nasz bohater wśród tego krąży. On jest taki czysty, a oni są tacy brudni, Uu, płacz z nami. Nie ma tego. Nie ma tego, ty zagłębiasz się w to, ale zagłębiasz się dlatego, bo genialnie zbudowano dziwaczny, dziwaczny świat i umiemy dodawać tutaj rzeczy, które są cudownie zabawne. Czyli co się dzieje, jeżeli będziemy mieli odcięcie od internetu, od książek, od historii, tak dalej? Jakie możemy zacząć wymyślać religie, zasady, zasady kulturowe, zasady polityczne, zasady społeczne? W, to jest jedna rzecz, która mi sprawia ogromną przyjemność. Na przykład mamy w bunkrze, 33, skąd pochodzi nasza Lucy, która wychodzi, czyli ta czysta osoba, która żyła w takiej fajnej, idyllicznej społeczności. Jedną z pierwszych rzeczy w pierwszym odcinku jest to, że a, no seks pomiędzy nimi jest czymś bardzo normalnym, ale nie jako romantyczny seks, tylko ej, chcesz seksu, mój kuzynie? Spoko, idziemy. Ale pamiętaj, seks z kuzynem to nie jest dobry pomysł, jeżeli chcemy się rozmnażać, to nie z kuzynami. E, I to jest takie. Mała malutka, malutka rzecz, a z drugiej strony społeczności, gdzie mamy mnóstwo mężczyzn, w ogóle seks praktycznie nie istnieje, jest nawet nie tyle zdemonizowany, tylko nie istnieje. To jest w ogóle niewolno. Nie? Jeszcze w innej społeczności mamy inne podejście moralne do mutantów, z jak, z dlaczego to się dowiemy. I to jest, to jest coś naprawdę pięknego, bo budujemy ten świat i nigdy nie wiesz, jaka będzie reakcja na napotkane osoby. Kto będzie tym nową osobą? W jaki, w co on będzie robił? Jakie będzie wyznawał zasady? Co on będzie? Czym będzie żył? Jest tak dużo pomysłów, które tutaj nie zostały jeszcze wykorzystane. Nie dlatego, że to jest złe, tylko po prostu dlatego, że ten świat jest tak fajnie różnorodny, że ty nie czujesz, że eksplorowałeś go przez osiem odcinków, tylko że dosłownie tylko tak odkryłeś malutką, malutki fragmencik i dopiero gra i zabawa się zaczyna. To jest ogromny, ogromny plus tego serialu. Zatem, jeżeli nie grałeś w gry tak jak ja, to moim zdaniem dostajesz bardzo ciekawy, cudownie dramatyczny, z genialnymi elementami komediowymi. Tutaj brawa dla aktorów. Znowu, Walden Goggins. Nie spodziewałem się, że tak bardzo będę kochał kolejnego. w pewnym sensie z wola, ale to jest ziomek, który moim zdaniem powinien Wam kojarzyć się z doktorem Housem, powinien Wam kojarzyć się z Dexterem z tym takim sarkastycznym, przeżartym przez życie gnojem, z Rickiem z Riga i Mortiego. To jest, to jest dokładnie ta linia bohaterów i czujecie tego typu sympatię. Ja się nie zdziwię, jak będę widział cosplayerów przebranych za gula na najbliższych konwentach, bo naprawdę jest bohaterem, jest takim, jest niezwykle kuszącą postacią, taką, którą chcesz za nią iść, nawet jeżeli robi coś obrzydliwego, przerażającego. Jeżeli miałbym jednak narzekać, to narzekam jak mówiłem, momentami CG jest serialowe. Momentami. Jest dużo przepięknych ujęć, jest dużo przepięknie zbudowanych. Specjalnie te rzeczy, które są zbudowane, wyglądają znakomicie. Znakomicie, i aż chcesz wejść w te budynki do tych sal, albo nawet do tego, do chwili, w wygląda oszołomiająco, ale. Brakuje także, moim zdaniem, za mało pieska. Wprowadzamy pieska w pierwszym odcinku, właściwie czy w drugim i ten piesek powinien mieć więcej czasu antenowego. On niestety tego czasu antenowego nie ma odpowiednio dużo, a jest na plakacie. Jak już jesteś na plakacie, to moim zdaniem powinieneś być głównym bohaterem. Ja po ośmiu odcinkach jaram się jak głupi. Co więcej, jaram się poznawaniem tego świata i nawet ta główna intryga, która jest, która dotyczy Lucy i odkrywania swojej przeszłości, co tak naprawdę się działo w 33 schronie itd., nie jest dla mnie aż tak ważna, jak po prostu iść i nieważne co oni spotkają na swojej drodze, ja chcę iść z nami, z nami, z nimi. I dla mnie to jest też znak dobrego serialu, że ty idziesz za bohaterami niezależnie od tego co się dzieje. To jak mieliśmy zwykłe klasyczne seriale 20-30, 22 odcinkowe na przykład na południe o tym cudownym konstablu, który miał swojego głuchego, albo, głuchego białego e, owczarka albo wilka, nie pamiętam już. I dla mnie to było, oglądałeś nie dlatego, że, o jaka będzie wielka intryga. Nie, dlatego cudownego faceta, dlatego cudownego pieska, i tutaj mamy to samo. Ty czekasz na kolejny odcinek, nie dlatego, bo będzie wielka intryga, tylko dlatego, że bohaterowie tak bardzo cię przyciągnęli. To jest ogromna, znakomita robota showrunnerów, ogromna, znakomita robota scenarzystów i reżyserów, w tym m.in. scenarzystki, e, która napisała. Mm, kapitan Marvel. Zatem od razu pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy lubią się obrażać, ponieważ jestem przekonany, że znajdziecie tu powody, żeby się obrażać. Spotkałem się także z tym, że ten serial, a właściwie nie wiem czy gry, nie mam pojęcia, ale że ten serial kontynuuje jakąś tam propagandę. I z chęcią pobawiłbym się w teoriach um, propagandowych, ale to nie chcę zostawiać tego tutaj, bo pobawiłbym się tym jako śmieszną alternatywą i taką zabawą umysłową, nie czymś na poważnie. W każdym razie, Fallout. Oglądajcie, ja obiecuję, jeszcze pogadam o tym chociażby raz, spoilerowo, bo ludzie rzadko nam się trafia serial, który jest tak dobry i nie potrzebuje absolutnie żadnego elementu typu ha, musisz grać w gry, bo inaczej nie zrozumiesz. Ponoć jest tu pierdyliard nawiązań dla graczy i super i się mega z tego cieszę, naprawdę. Ważne jest dla mnie to, że ja jako osoba, która nie grała, która pewnie nie wyłapała tych rzeczy, która oglądając widziałem, no tu nawiązujecie, tu Las Vegas, tu taki wypadek, tu coś tam, to nawiązuje do pewnego, do jakiejś części, rozumiałem co jest robione. Ja ale nigdy nie czułem, że serial specjalnie zbacza do jakiegoś miejsca, wprowadza jakąś postać, która jest ważna w grze, a nie jest ważna w fabule ośmiu odcinków. Te osiem odcinków jest w stu procentach idealnie samowystarczalne dla odbiorcy. I oto tutaj chodzi. Zatem ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was do subskrybowania. Zapraszam Was także do komentowania, czy Wy byliście tymi niegraczami, którzy skorzystali z tego azylu i czy dla Was ten serial jako dla graczy albo niegraczy jest znakomity. Dziękuję Wam bardzo. My widzimy się następnym razem tutaj, czyli na Brodach z Kosmosu. Na razie. Trzymajcie się.